Stary, ty narzekasz, że twój pojazd jest nieszczelny? Mnie nawet wodorost może zjeść! Dziś omówimy sobie zestaw numer 1749. Jest to skuter Aquanauty z serii Aqua Zone. Skuterek, jak widzicie, jest mały. On pochodzi tak naprawdę w ogóle z tych małych oczywiście opakowań, które były sprzedawane po 8 zł z groszem, których kiedyś piękne były czasy, że one wychodziły i właśnie taką paczuszkę mogliśmy wtedy kupić. Posiadał on tutaj fajny mikrokomputer. Co prawda wskazuje on, że pływamy na powierzchni wody, ale pewnie oni czasem na powierzchni oczywiście też musieli wypływać. Nasz ludzik, w odróżnieniu od poprzedniego Aquanauty, ma on, jak widzimy, niebieską osłonkę, która się oczywiście podnosi. Pod nią hipek wygląda tak. I jak widzimy, te buźki już coraz bardziej Lego robi takie kreatywne. Choć tutaj wygląda trochę na niezbyt bystrego chłopaka, no ale nieważne. Klasyczny kombinezon Aquanauty. Z tyłu nie posiada absolutnie nic. No i co oczywiście najbardziej boli, popękane ma tutaj boczki. Przez to zazwyczaj jak już siada, to wstaje, no właśnie, bez nóg. Kombinezon, tak jak u poprzedniego, ma z tyłu taki mikrosilnik, dzięki któremu mógł pływać, oraz dwa uchwyty na coś. Tak jak wspominałem we wstępie, Aquanauta nasz, no, nie jest zbyt osłonięty, przez co to jest taka fajna łódeczka, dzięki której może pod wodą, fajny skuterek, dzięki któremu pod wodą może śmigać, natomiast no byle rekin go może zaatakować. A to nawet był szef rekinów. No i nasz Aquanauta jakby tutaj nie ma się za bardzo jak bronić. I myślę, że właśnie dlatego dano mu takie noże, bo jak widzicie, kiedyś noże z Lego różniły się trochę od tych dzisiejszych noży. Mianowicie, po pierwsze, nie były giętkie, tylko były twardego plastiku. Po drugie, były posrebrzane, a nie tak jak dzisiaj noże są robione szare. No i właśnie chyba te noże mu służyły do obrony, bo do niczego innego, ponieważ tak wmontowane, no najpierw z czym się tu zderzano, a no ciężko by było nadziać go, no chyba, że tak. No nie wiem. No nie wiem, może się nie znam. Nigdy nie pływałem pod wodą. Zestaw bardzo mały, składający się tylko i wyłącznie z kilku elementów, ale jakże miły, jakże fajny. Bardzo lubiłem, w ogóle bardzo lubiłem całą serię Aquanauts. No i bardzo lubiłem się właśnie tymi małymi zestawami bawić, tym bardziej, że były one za przystępną cenę. Dodatkowo, ma on tutaj, jak widzimy, na przykład wylądował sobie na dnie. Ma on tutaj dwie płetwy, które sobie może odczepić, które może sobie na nogi oczywiście zamontować i wtedy sobie bierze taki nóż i trochę się mniej boi po tych głębinach pływać. Zestaw, jak więc widzimy, nieskomplikowany, ale bardzo fajny, bardzo przyjemny, bardzo prosty. Dziś byśmy go pewnie dostali w polibegu za kilka groszy, to znaczy dyszkę, ale już nie dostaniemy, bo takich fajnych klocków już niestety nie robią. Dzięki za kolejny wspólny odcinek.